jest bardzo dobry lek na coś. Ale ten lek niesie ze sobą ogromną toksyczność. I jeżeli wiem, że ja pacjenta muszę tym lekiem leczyć 2 lata, ale wiem również na podstawie dzisiejszej wiedzy, że w ciągu 2 lat zabiję pacjenta, bo mu wykończę mięsień sercowy, bo mu rozwalę wątrobę i zgniję mu trzustka. Czy mam moralne prawo wprowadzać ten lek i krzyczeć, że on jest najlepszy? Bo co zrobi chory? Chory powie, ja chcę ten lek. Bo mi zareklamowali, że on pomaga na tą daną chorobę. Bo usłyszałem. I bo nie znam się na badaniach. Mnie na pewno pomoże. Ale on nie wie tego, co ja wiem o